Przyszedł moment, kiedy zostałem zwolniony z więzienia w listopadzie 1982 i zgłaszam się od razu do wydawnictwa Świętego Jacka, że ja jestem zwolniony i chciałbym wrócić do pracy, jeżeli można. Wprawdzie to nie był mój ostatni pracodawca, ale Solidarności już nie ma oficjalnie. Zostałem tam z Solidarności komisarz do spraw Solidarności, komisarz stanu wojennego wydał zaświadczenie, że zgadza się, żebym za porozumieniem stron przeszedł z komisarza do spraw zawieszonych związków zawodowych do pracy w księgarni Świętego Jacka. I także od 1 grudnia bodajże podjąłem pracę w wydawnictwie, wprawdzie na pół etatu. Powiedziano mi, nie ma etatów, nie da się tak jeszcze jednego etatu stworzyć dla pana specjalnie, ale będzie pan miał na przeżycie, a później pan coś może innego znajdzie i będzie tak jakoś. No i tam w tym wydawnictwie przyjmowałem różnych ludzi, którzy mi tam dostarczali bibułę, także całymi paczkami. To można było jakoś tam ukryć, powiedzmy, że tam bibuła była dostarczana, bo tam różne książki dostarczano. I w tym sensie ta moja działalność tego typu była mniej tam podpadała. Również w mieszkaniu. Także otrzymywałem bibułę, też przyjmowałem innych ludzi. Także taką działalność prowadziłem, owszem. Ale przede wszystkim w KIK-u działałem, gdzie tą sekcję historyczną kierowałem. Ale KIK już nie był ten sam KIK. Został przywrócony do istnienia, ale rozmawiano z różnymi tam członkami zarządu, że Kruszyński tam nie ma działać w tym KIK-u, bo to jest człowiek, którego my sobie nie życzymy. No i wprawdzie niektórzy mi mówili, Buszman wracał, raz chyba był przesłuchiwany w tej sprawie i mówił, że mi powiedziano, że nie możesz działać w KIK-u więcej. Ja powiedziałem, że ja na to nie mam wpływu, ale w każdym razie, żeby żadnej funkcji nie sprawował, także nawet jako kierownik sekcji historycznej nie mogłem oficjalnie figurować, że jestem kierownikiem sekcji, tylko byłem pełniącym obowiązki, bo pan nie może żadnej tutaj funkcji w KIK-u sprawować. Także czułem się później już nie bardzo tam mile widziany.